Cyberpunk to gatunek z rodziny science fiction, mówiący o dystopijnych realiach związanych z rozwojem technologii, gdzie największą uwagę skupia się na wadach tegoż rozwoju i jego wpływie na społeczeństwo. Jako gatunek powstał w latach 80. równolegle w Japonii i na Zachodzie. Najbardziej znanymi przedstawicielami gatunku są takie serie jak Serial Experience Lane, Ghost in the Shell, Technolize czy też Appleseed. Wiele serii, szczególnie po sukcesie Matrixa, inspirowało się, korzystało ze stylistyki i tematyki cyberpunkowej, jak na przykład Psychopass, Murdoch's Scramble czy Dimension W. Dziś zajmiemy się flagowym przykładem, chwalonym po dziś dzień przez starych wyjadaczy gatunku. Przed państwem GUN. Z japońskiego znaczy to dosłownie marzenie o broni. Jest to cyberpunkowa seria stworzona przez Yukito Kishiro w 1990 roku. Manga szerzej znana jest pod amerykańską nazwą Battle Angel Alita, jednak chyba zostanę przy pierwotnej nazwie. Jednym z bohaterów jest dr Ido, cybernetyczny ekspert, który mieszka przy lokalnym wysypisku śmieci. W czasie jednego ze swoich wypadów w poszukiwaniu części znajduje bardzo cenny przedmiot. Nienaruszoną głowę i część klatki piersiowej cyborga. W imię nauki badacz postanawia ożywić kobietę, dając jej nowe ciało i tożsamość, ponieważ w ożywionym bycie nie ostały się żadne wspomnienia. Jedyne czym cybernetyczna kobieta może się pochwalić, to fakt władania legendarną sztuką walki Panzerkunst. Alita, bo tak zostaje nazwana nasza bohaterka, czy też Gali, jak mówi oryginał, wkrótce wykorzystuje ten dar, by stać się najemnikiem czyhającym na życie przestępców w mieście złomu. Wiele zleceń, wiele przelanych żyć i każdy kolejny dzień w świadomej skorupie pozwalają Alicie krok po kroku odzyskiwać utracone wspomnienia. Na pewno jedną z najsilniejszych stron mangi jest ukazanie świata. Miejsce nie jest dokładnie określone. Po umieszczonych tu i ówdzie mapach można się domyślić, że są to byłe Stany Zjednoczone, a miasta ukazane w mandze leżą najprawdopodobniej w okolicach stanów Missouri, Colorado oraz Dallas, gdzieś w XXVI wieku. Futurystyczna i dystopijna prezentacja dwóch połączonych ze sobą metropolii zyskuje słowo uznania. Niejako symbioza miasta złomu u podnóży górującego Zalem jest typowym gatunkowym tropem, przedstawiającym cyberpunkowy rozłam społeczeństwa na te niby lepsze, górujące i całą resztę bez szans na lepszą przyszłość, bez szans na awans do wyższych sfer. Prosty podział na biednych i najmocniej dotkniętych problemami świata przedstawionego i tych bogatych, którzy się ich wystrzegają. Przy takim świecie wręcz oczywistym wydaje się, że na pierwszy plan wyjdą postaci. A jak o postaciach mowa, to Alita. Na początku niewinna, zbuntowana dziewczyna, chcąca poznać swoją przeszłość, z czasem przechodząca przemianę w łowcy nagród, zawodnika tytanicznie trudnego sportu zwanego motorboksem, by ostatecznie stać się tajnym agentem do zadań specjalnych. Przemiana, którą przechodzi dziewczyna, jest kolosalna i nieźle opisana przy użyciu medium mangowego, ponieważ każdy tom to inny, diametralnie różny etap życia dziewczyny. Świetnie przeplatane są tutaj wątki dorastania, motyw drogi czy obowiązkowe dywagacje nad wyznaczeniem granicy człowieczeństwa. Czytelnik wraz z Alitą w trakcie podróży robotycznej niewiasty ma możliwość poznać naprawdę dużo barwnych postaci. Niektóre mają epizodyczne role, inne powracają, a zostaje tylko jedna – Ido. Człowiek, który musi zmierzyć się z demonami przeszłości Zalem, pracować jako myśliwy wojownik i jednocześnie godzić się ze swoim ojcowskim powołaniem względem Ality. Bohaterów innych niż tych dwoje zostawię jednak dla was, bo większość ich ról można zamknąć w jednym zdaniu, a nie ma co psuć wam smaka przed książką, komiksem czy filmem. Oprawa graficzna w mandze to majstersztyk. Panoramy miasta są przepięknie narysowane, wręcz zapierają dech w piersiach. Każdy szczegół ukazywany jest z należytą starannością i wydaje się, że autor poświęcił kilka cennych minut nawet takim szczegółom jak ogryzek leżący gdzieś na szóstym planie. Z odpowiednią pieczołowistością są również przekazywane zmiany w wyglądzie Ality, jej robotycznej kobiecości. Czytelnik zawsze i dokładnie wie, kiedy bohaterka wymienia ciało, ma poważne uszczerbki w swoim wyposażeniu lub kiedy po prostu na przestrzeni lat dorasta. Nawet biorąc pod uwagę archaizm kreski, nie mogę jej nic zarzucić. Jest w niej coś magicznego, co przyciąga do kolejnych rozdziałów. Ciągle odbiorca chce być zaskakiwany, a Kishiro wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Manga posiada jeszcze dwa spin-offowe twory, Haishe i Gun Gaiden, ale również 19-tomikową kontynuację Gun Last Order oraz cały czas wychodzącą Gun Kasenseiki. Manga nigdy nie doczekała się pełnoprawnej serii TV, jednak w 1993 roku Studio Madhouse stworzyło dwie 30-minutowe OVA na podstawie pierwszych dwóch tomów mangi. Skupiają się one głównie na odniesieniu Ality przez Ido, jej powolnemu wdrażaniu się w społeczeństwo i budowaniu relacji z najbliższym otoczeniem.
i rozumiem trochę, dlaczego w wersji animowanej postanowiono pozmieniać niektóre wątki. Najbardziej kluczową zmianą jest wprowadzenie postaci Hiren, czyli dawnej współpracownicy Ido z czasów, kiedy mieszkał w Zalemie. Femme fatale historii całkowicie na siłę uwydatniają ją jako ważną postać. Uważam, że dużo lepszym rozwiązaniem byłaby po prostu wierna adaptacja początkowych rozdziałów mangi, która mogłaby stanowić dobry start dla wszystkich zainteresowanych, którzy mogliby bez problemu wskoczyć w świat mangi, który dopiero co widzieli w ruchu. Niestety matka z dodatkowo niepotrzebnych i zmieniających wystarczająco poprzednie wątki, aby to było niemożliwe bez startu komiksu od zera. Jest to na pewno adaptacja godna Ality, jednak czy jest zła? Nie, na pewno wiele rzeczy spłycono, dialogi nie są tak wyraziste, a produkcja ma już swoje lata. Lecz wszystko to, co jest wierne oryginałowi, zostało naprawdę świetnie pokazane. Animowana Alita nawet po latach potrafi ciągle zachwycać jakością. Sceny walki są płynnie zaanimowane i zachwycają choreografią. Muzyka jest bardzo dobrze dopasowana, a piosenka końcowa wprowadza nas w klimat miastu złomu. Polecam jako uzupełnienie do mangi, ale nie osobom, które nigdy nie miały nic wspólnego z dziełem Yukito Kishiro. Osobiście chciałem zobaczyć coś więcej niż tylko króciutką reklamę. A nie, jest jeszcze 3-minutowy klip wykonany całkowicie w technologii CGI, pokazujący wydarzenia z 6 tomu, gdzie Alita startuje w wyścigu 3 ligi. Lecz wygląda to tak źle, że aż brak mi słów i jedyne co mogę powiedzieć, to że odpalając tego potworka robicie to na własną odpowiedzialność. Jeszcze parę słów o polskim wydaniu. Osobiście posiadam pierwszy nakład wydawnictwa JPF z 2003 roku, więc na nim się skupię. Jeżeli kogoś to ciekawi, to wydawnictwo postanowiło wydać tę mangę w odnowionej edycji Deluxe. Komiks sprzedawany jest w formacie B5, ma kolorowe strony, nowe tłumaczenie, jak i występuje w wersji z oprawą miękką i twardą. Na pewno jest to gratka dla zatwardziałych kolekcjonerów oraz osób, które nigdy z mangą nie miały styczności. Stare wydanie, jak na swój czas, jest naprawdę dobrze wydane. Manga została wydrukowana na papierze trochę gorszej jakości niż obecnie, jednak zdał znakomicie próbę czasu. Jedyny problem to fakt, że tak białe kartki świecą się niesamowicie i te wszystkie refleksy bardzo męczą wzrok i kilka tomików na rach okraszone jest zawsze jedną czy dwoma przerwami. JPF za ówczesnym głosowaniem czytelników zdecydował się na pozostawienie amerykańskiego imienia głównej bohaterki, którego również używamy, aby ułatwić przekaz, choć zapewne dla największych fanów protagonistka zawsze będzie nazywać się Gali, jak to miało w wersji japońskiej. Tłumaczenie nie mogę nic zarzucić, jest poprawne. Nie wyłapałam żadnych błędów językowych czy ortograficznych, może z wyjątkiem paru fiołków, które zwróciły moją uwagę. Zdecydowanie podoba mi się, że manga zawiera dużą liczbę przypisów, wyjaśniających często tłumaczenia danego słowa, ale również zagadnienia, np. z fizyki używanego przez autora. Przydatna sprawa, ułatwiająca czytanie. W późniejszych tomach pierwsze strony skupiają się na przedstawieniu wydarzeń z zeszytu poprzedniego i przedstawieniu bohaterów z nowej publikacji. Osobiście nie radzę ich czytać wciągając historię na raz, bo często w opisie pojawiają się rzeczy, które mogą nam zaspoilerować kilka przyszłych wydarzeń. W każdym tomie na końcu znajdują około 2-stronicowe dodatki. Przeważnie są to opisy świata przedstawionego, ciekawostki czy mini parodystyczne komiksiki. No i ostatnie strony to zawsze reklama mang wydawcy. Zajmują nieraz aż 8 stron danego tomiku. Nie można również zapomnieć o tym, że już 14 lutego 2019 roku w kinach pojawi się film Roberta Rodriguez'a pod tytułem Alita Battle Angel, będący adaptacją mangi Yukito Kishiro. Aby umilić wszystkim czekającym na ten film, wydawnictwo Ingris przygotowało książkę Alita Battle Angel Miasto Złomu autorstwa Pat Cadigan, która jest oficjalnym prequelem powieściowym filmu. U dołu zamieszczam link, w którym możecie przeczytać fragment książki. Możliwe, że niedługo z racji uzyskania recenzenckiego egzemplarza pojawi się na kanale również jej omówienie oraz konkurs, w którym będziecie mogli ją wygrać. To by było na tyle. Battle Angel Alita jest komiksem, który polecam wszystkim zażartym czytelnikom mangi, jak i tym zupełnie nowym. Świetnie przygotowana opowieść w niesamowicie zbudowanym świecie z silnymi i umiejącymi się obronić postaciami powinna szybko kupić wasze serca.